Wacław Pintal, pytamy wprost. Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Witold Wiśniewski, prezes Tarnobrzeskich Wodociągów. Witam pana prezesa serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie sposób nie zacząć naszej rozmowy, panie prezesie, od najbliższej podwyżki cen wody. Nie powinna to być dla mieszkańców niespodzianka, ponieważ taryfy trzyletnie prognozowane przez Tarnobrzeskie Wodociągi zostały zatwierdzone już 2 lata temu przez przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie i były przedstawiane na sesjach Rady Miasta. Te podwyżki były coroczne i w tym roku doszła ta ostatnia, już trzecia w ciągu tej trzylatki podwyżka od 1 września. Ceny wody i odprowadzania ścieków w Tarnobrzegu. Cena ta będzie wynosić 14,68 zł łącznie za wodę i za ścieki. To, jak powiedziałem, nie jest niespodzianka, panie prezesie. Taką prognozę mieliśmy i tak rzeczywiście będzie od 1 września. Martwi mnie i pewnie mieszkańców to, co będzie później, bo ta podwyżka nie jest uzależniona od tego, co się ostatnio dzieje, ani od wojny na Ukrainie, ani od wzrostu cen energii, która jest skutkiem tej wojny. I czekają nas chyba trudniejsze i mocniejsze zawirowania cen, między innymi wody i ścieków, tak czy nie? No jeszcze chciałbym się odnieść do ostatniej podwyżki. Dobrze. bo ta podwyżka, jako się rzekło, jak pan redaktor powiedział, ona była w planach naszych przy ostatnim wniosku taryfowym kilka lat temu, 2 lata temu dokładnie. Ona wynosi 3,5% około. Przeliczając to na kwoty, jest to mniej więcej, albo w miarę precyzyjnie 1,5 zł na osobę na miesiąc. Ta podwyżka jest truizmem stwierdzenie, że tak powiem, mieścimy się w dolnych strefach, jeżeli chodzi o podwyżki, które dzieją się na rynku w tej sytuacji gospodarczej w Polsce, w Europie, na świecie. Trudno było, musieliśmy podjąć szereg działań, żeby utrzymać ten niski wzrost, dlatego że jesteśmy przedsiębiorstwem dosyć energochłonnym i ceny istotne, które wpływają na taryfy, benzyna, za którą płacimy 500 000 zł, rury, które są potrzebne do inwestycji, detergenty, za które płacimy prawie 1 000 000, wzrosły w okresie, które już jakby są, znaczy w okresie poprzednim, no od 30 nawet do 80%. Także gdybyśmy nie podjęli działań, nie do końca jakby stowarzyszonych z kryzysem czy z inflacją, bo one były podjęte od samego początku, które przyniosły nam około 3 000 000, powiedzmy, oszczędności, w skrócie rzecz ujmując, no pewnie dzisiaj byśmy tak spokojnie nie mówili o tej podwyżce 3,5%, bo najzwyczajniej w świecie mielibyśmy duży deficyt. Natomiast udało się sporo zrobić i sporo zaoszczędzić. Panie prezesie, oczywiście 3,5% nie brzmi jakoś szokująco, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, co wyliczył twórca portalu tarnobrzeg.info Jordan Gonciarz, ta podwyżka cen wody i ścieków w ciągu 5 ostatnich lat wyniosła 55% dla mieszkańca Tarnobrzega. To już brzmi troszeczkę inaczej, ale nie o tym... Pewnie inaczej by brzmiało, gdyby te 55% podwyżki było za ostatnie 12 lat, bo tak mniej więcej jest. Nie? Aha. No tak, czyli to jeszcze brzmi inaczej. Trochę lepiej. To samo, ale trochę lepiej. To samo, a nie to samo. Tak jest. Ale pytałem, panie prezesie, co nas czeka? Jakie prognozy na kolejną trzylatkę? Jeszcze wróćmy na sekundę do tego 1 września. Wiem, czytałem w internecie, że są samorządy, które już teraz zwróciły się do Wód Polskich o zmianę taryfy, czyli zmianę tych prognoz, które były 2 lata temu. Państwo tego nie zrobiliście z przyczyn, o których pan przed chwilą powiedział. To warto, myślę, docenić. Ale wróćmy do pytania. Jakie prognozy na kolejne 3 lata? Jakie podwyżki nas
czekają. Czy ma pan świadomość tego zagrożenia? Już odpowiadam. Dobrze. Ale a propos jeszcze podwyżek i samorządów, które się zwróciły, to pierwsza rzecz jest taka, że większość samorządów, taryfy w ogóle trzyletnie obowiązują od 2018 roku, większość samorządów ustalała taryfy, znaczy samorządów, przedsiębiorstw, ustalała, bo to kiedyś ustalały samorządy, no tak. Rok temu. Przedsiębiorstw w ogóle w Polsce, tak żebyśmy sobie zdali mniej więcej sprawę, o jakiej skali mówimy, jest około 2,5 tysiąca. I więc ceny wody i nowe taryfy wchodziły w zeszłym roku. My mieliśmy przyspieszone, szliśmy trochę innym torem. I na chwilę obecną, no, z przekazów medialnych wiem, że około 300-400 przedsiębiorstw zwróciło się o skrócenie taryfy. Czytaj, to skrócenie nie bez kozery, podwyższenie. Mhm. My tego nie zrobiliśmy. Krótko mówiąc, podwyżkę. W... No, dokładnie, wody i kanalizacji. Natomiast, wracamy do pytania. No, co nas czeka? Trochę unikam tego pytania, bo na pytanie, co nas czeka, to... Nawet pan nie jest w stanie odpowiedzieć. Nie chodzi tutaj o mnie, tylko mało kto potrafi odpowiedzieć. No ale jesteśmy dobrze. W wyjątkowej sytuacji. Ale z ostatnich danych, ma pan na przykład rachunek ostatni za energię elektryczną dla przedsiębiorstwa Tarnobrzeskie Wodociągi? No oczywiście, że tak. Energia... Znaczy, przedsiębiorstwa tego typu używają dużo energii, ponieważ no, powiedzmy, mamy ze 150-200 pomp, a nie każda pompa ma 1 kW. No, bywają pompy, które mają 100 kW, więc tego biorą dużo. Więc jesteśmy przedsiębiorstwem energochłonnym. Natomiast tak, my mamy taryfy, które zostały ustalone, wynegocjowane na początku roku 2020. Więc te taryfy obowiązują na początku roku 2021. Więc mamy taryfy 21, 22 i 23 na stałym niskim poziomie. Więc jeżeli chodzi o ten rok, płacimy za prąd tyle, ile płaciliśmy w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o przyszły rok, będziemy płacić tyle, ile płaciliśmy właśnie na początku. W związku z tym tu mamy komfort. Dlatego, że płacimy za... w skali roku za energię elektryczną około 2 milionów złotych. Gdybyśmy płacili po cenie rynkowej, czyli dzisiejszej, byłoby to 6 milionów złotych. Więc mamy półtorej roku, no niecałe półtorej roku, na to, żeby po pierwsze przygotować się, po drugie no liczyć na to, że jednak kryzys światowy, inflacja, no nie będzie... Wyhamuje, duży okres czasu, tak? Długi okres czasu. Mm-hmm. No natomiast oczywiście, że to nie jest tak, że siedzimy i o... Panie Boże, może wyhamuje, tak? Mhm. Działania cały czas podejmujemy, cały czas, no nie musimy jakby oszczędzać energii, żeby, bo to chodzi o bilans w ogóle, o bilans pieniężny, o bilans kosztów. No w tej chwili może nie jest to najbardziej popularne i nie jest powszechne, no ale w tej chwili pracuje ponad 20% osób mniej w przedsiębiorstwie niż jeszcze 2 lata temu, przekładając to na pieniądze, to jest 2 miliony złotych. Mhm. No powiedzmy, jest inna organizacja pracy i już uwolniłem 2 miliony złotych, które jakby wchodzą w koszty, na które nie mam wpływu. Na przykład koszty, nie wiem, reagentów, na przykład koszty energii. Nie? Panie prezesie, a ja chciałem jeszcze wrócić do tego 20 roku, kiedy to nastąpiła sprzedaż części udziałów Tarnobrzeskich Wodociągów na rzecz Funduszu Inwestycji Samorządowych. Tak jest, Polski Fundusz Rozwoju. Był to, tak, Polski Fundusz, to jest część Polskiego Funduszu Rozwoju. Część osób nazywa to zastawem, część osób nazywa to sprzedażą udziałów, które mają wrócić do przedsiębiorstwa najpóźniej po 20 latach. Czy istnieje ryzyko, że te udziały nie wrócą do przedsiębiorstwa Tarnobrzeskie Wodociągi? To jest pakiet mniejszościowy, 45%, reszta należy do miasta Tarnobrzega. Chciałem zapytać, jaki to ma wpływ, czy to w ogóle ma wpływ, to zastawianie tej części udziałów na kondycję finansową pana spółki, czy to jest jakieś zagrożenie dla inwestycji, czy w ogóle jest to jakaś dla państwa kłopotliwa sytuacja? Dobrze. Bo wyście nie mieli wpływu na to. Pan prezydent po prostu jako większościowy udziałowiec podjął decyzję o zastawie, aby mieć pieniądze na przykład na inwestycje nad jeziorem, które zostały zresztą dokonane. Tak jest, znaczy w ogóle sprawa ciągnęła się dosyć długo, z tego co powiedzmy słyszałem z dokumentów, ona się ciągnęła kilka lat, ten kontrakt nie był powszechny, co prawda nie byliśmy też liderami pierwszymi, którzy coś takiego zrobili, ale to też nie jest tak, że 100 przedsiębiorstw przeróżnych poszło tą drogą. Został sfinalizowany w 2020 roku, jako się rzekło.
No, powiedzmy, może nie oryginalnością, ale no, akurat ten kontrakt jest taki, że miasto ma cały czas kontrolę, ma 50 kilka procent, bo to nawet nie jeden. PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju, czyli olbrzymia firma, olbrzymia, jedna z największych, jeżeli nie największa, jeżeli chodzi o obroty, ma 49. No, bywało tak w przeszłości, że powiedzmy, też przedsiębiorstwa zostały sprzedawane, tylko w innych, prawie tak samo, ale nie tak samo, nie? Czyli nie 51 do 49, tylko 49 do 51 i wtedy... To odwrotnie, tak? Tak, tak, i wtedy 2%, a jak olbrzymia różnica. Olbrzymia różnica. No, powiedzmy, diametralna, olbrzymia i inna para kaloszy. W tym roku będziemy odkupywać po raz pierwszy. W listopadzie będzie to kwota 1,5 miliona złotych. Czyli zaczyna się ten proces tak odkupywania jest, tych tak udziałów, a nie dalszego jakby trwania w tym związku. Odkupować. Ale to zmieni sytuację własnościową w tak. kapitale spółki. Tak, tak, zmieni. Tak, jeżeli tak, no przykładowo to będzie proces, który będzie trwał do 39 roku, więc tak na okrągło kilkanaście, 17 lat, no to powiedzmy, jeżeli te odkupy, one są na stałym poziomie, to 17 lat, 53% mniej więcej. Rozumiem, ale to są już szczegóły. Panie prezesie, mnie chodziło tylko właściwie o pytanie, czy ta sytuacja ma wpływ na wasze zdolności inwestycyjne, czy niekoniecznie. To już mówię, na taryfę nie ma żadnego wpływu, to jest jak gdyby osobna pozycja w dokumentach, w bilansie, w zasadach działalności spółek. No natomiast te pieniądze, no jeżeli one, jeżeli je przeznaczamy na odkupowanie udziałów, to tak z grubsza o tę kwotę mamy mniejsze inwestycje. Ale te inwestycje jednak się odbywają. Sam jestem tego świadkiem jako mieszkaniec osiedla Serbinów, bo w ostatnich dwóch miesiącach bardzo intensywne wymiany rur, czy to kanalizacyjnych, czy wodociągowych, miały miejsce przy moim bloku. Dzisiaj chyba będą odbiory, bo widzę, że porządkują panowie teren po tym remoncie. Czyli odbywają się inwestycje. Inwestycje trwają. W tym roku dołożymy do miasta 10 km sieci wodno-kanalizacyjnej za 4 miliony złotych, tak mniej więcej w 40 odcinkach. To jest najwięcej i to tak dwa razy więcej niż przez ostatnie 10 lat. Także one trwają. No, w zeszłym roku zdobyliśmy pieniądze na te inwestycje, powiedzmy pieniądze zewnętrzne. Tak? Więc powiem tak, że nawet jakieś zaszłości związane z uzbrojeniem terenu w tym roku, a już na pewno w przyszłym roku będziemy tak jakby osiągnąć coś takiego, co chciałem osiągnąć przychodząc do tej spółki. Corocznym leitmotivem sprawozdań prezesa wodociągów, czy to poprzedniego, czy obecnego, były na sesjach Rady Miasta kwestie, które wywoływały spore poruszenie wśród radnych, kwestie ubytków wody. To były dosyć znaczące ilości traconej wody gdzieś na sieciach przesyłowych. Jak to wygląda obecnie? Ten ubytek wody, znaczy ubytek, strata jest na poziomie około 15%. A było chyba ponad 20%. Tak, no, te 15% powiedzmy, że jakby trzyma się plus minus, nie wiem, bardziej plus 2%. Jest to około 15%. To tak gwoli informacji. Średnia, no a mamy średnie, mamy benchmarkingi, mamy porównania. Średnia i mediana, w zależności, no, powiedzmy, jedno od drugiego się mało stosunkowo różni w Polsce, to jest około 15%, więc jesteśmy w okolicach średniej. Czyli nie jest to po jakiś poważny no, problem. Chciałbym się, żeby było mniej, ale to dwa zdania na ten temat za chwilę. No jesteśmy w średniej, tak? To nie ma czegoś takiego, że nawet gazociągi, żebyśmy tam mieli jasność, też mają straty, których może nie widać, bo woda to bywa, że tak powiem, ma iniekcję w górę, więc ją widać. Straty, znaczy niektóre straty, jest poziom strat, którego nie warto obniżać, bo to się nie opłaca, no bo straty można obniżyć wymieniając. No, jeden kilometr teraz rurociągu kosztuje 1 milion złotych, więc jest to wpisane. Natomiast mówię tutaj o średniej, jest 15. No tak, czasem nie warto po prostu. No tak, no tym bardziej, że no co, no można wymienić najbardziej odcinki najsłabsze, skorodowane, to co
zaczęliśmy robić w tym roku, bo działamy prewencyjnie, ten odcinek, o którym pan redaktor mówi, czyli Dąbrowska, i jeszcze jeden drugi odcinek będziemy mieli długi na Wielowsi przy Słowowskiej. Tam też mamy wodociąg, który często gęsto ulega awarii. No i jeszcze dwa mniejsze odcinki, jeden i drugi zrobiony przez Wierzynieckie i Przymoniuszki. To nie jest tak, że zawsze możemy wymienić rury, które mają 50 lat i które są potencjalnie najgorsze. Tylko po pierwsze jest ich połowa, więc 100 km, więc 100 milionów, no więc tak. Nie ma o czym gadać. Dobrze. Po drugie nie ma gwarancji, że któraś rura, która ma 10 lat. Czy w tych utratach wody to liczy pan także kradzież wody? Bo no tak. Spotykacie się państwo z tym problemem, tak, że użytkownicy kradną wodę, omijając wodomierze, montując jakieś dziwne urządzenia. Nie tylko u nas. No to jest problem ogólnopolski. No ale ostatnio także apelujecie w sieci o zaprzestanie kradzieży wody z hydrantów. Nie wiem, czy słowo kradzież. Czy to jest wielka. Zostało użyte, chociaż de facto, no, to jak inaczej nazwiemy? No jak inaczej nazwać, jeśli ktoś podłącza się do hydrantu, a nie jest strażakiem, który gasi pożar w danym momencie. To jest kradzież wody, za którą wszyscy płacimy. To akurat widać. Ale czy to jest wielki problem? O to mi chodzi. No jest, pewien problem jest. To widzimy w statystyce, czyli widzimy, jakie mamy ubytki wody średnio, czyli w miesiącach zimowych, kiedy wody, powiedzmy, tej z hydrantu do podlewania tej takiej, powiedzmy, lewej czy kradzionej, nie ma potrzeby używać, no to jest około 3%. To gdybyśmy to przełożyli na liczby, no to jest 60 tysięcy metrów sześciennych rocznie, więc powiedzmy, że jest to jakiś istotny wolumen. No rozumiem. Panie prezesie, ostatnie pytanie, bo nie odpowiedział mi pan na pierwszą część naszej rozmowy. Jakich podwyżek możemy spodziewać się od 1 września przyszłego roku, kiedy państwo zwrócicie się do Wód Polskich z nowym planem taryfowym? Jeśli teraz płacimy niecałe 15 zł za metr sześcienny wody, będziemy płacić od 1 września 15 zł za metr sześcienny ścieków i wody, to czy ta podwyżka w przyszłym roku wyniesie 100%, czyli 30 zł, czy też może 17-18 zł? Jaka wartość jest panu bliższa? Znaczy, jaka wartość będzie bliższa w realiach? Znaczy, to jest wróżenie z fusów, niestety. Ja mogę powiedzieć, jakby, co mamy po tej stronie, która ochroni naszych moich współmieszkańców, naszych mieszkańców. Po tej stronie mamy chociażby te 20% mniejsze zatrudnienie, co się przekłada na 2 miliony. Po tej stronie mamy taryfy energii elektrycznej, które pan mówi, że są z poprzednich lat. Jeszcze tak. W przyszłym roku nie będziemy się stykać bezpośrednio z tym. Znaczy, przyjmujemy się w trybie ciągłym, ale jakby nie będzie miało to przełożenia na przyszły rok. No właśnie. To jest pocieszająca wiadomość. Zdecydowanie. Usługi obce ograniczyliśmy prawie do minimum. Gdzieś około 1 milion złotych ograniczyliśmy usługi obce, co jakby jest takie trochę wbrew naturze i ekonomii, bo jak ktoś ogranicza załogę, to zwiększa usługi obce. U nas zmniejszona jest załoga i są zmniejszone usługi obce. Zapytam wprost. 20 zł czy 30 zł? Nie, to jakby bez szans. Bez szans, że... Żeby odpowiedział na to pytanie, dlatego, że jest sytuacja tak dynamiczna, że powiedzmy ludzie, którzy zajmują się tylko i wyłącznie prognozowaniem, ludzie gdzieś wysoko postawieni, którzy mają olbrzymie możliwości, biura, departamenty, z miesiąca na miesiąc mylą się, jeżeli chodzi o przewidywania. To jest dla mnie problem numer jeden, żeby podwyżki były jak najniższe, natomiast no mówię, no w ciągu tych paru miesięcy, no przykładowo, mamy kredyty, mamy pożyczki, 1% na WIBORze to dla nas 300 tysięcy złotych. Rozumiem. Więc, no nie, no nie, nie, da, się, spekuluję. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem. Dziękuję panu za wizytę w studio. Dowiedzieliśmy się kilku pocieszających rzeczy, choćby o tej energii elektrycznej, bo to rzeczywiście może nas optymistycznie nastrajać. I o tych oszczędnościach w wodociągach. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do następnego zobaczenia. Również.